bardzo. Dobry wieczór. Ja się postaram teraz szybko powiedzieć na ten temat, ponieważ mniej więcej pewnie o 20, jak najpóźniej o 20, jeśli tam kończyli. Więc profesor w swoich bogatych zainteresowaniach jeszcze zbytnie zagadnienie państwa poświęcił temu w szczególności pracę państwa prawo cywilizacji łacińskiej. Tą pracę napisał już pod koniec swojego życia. Z tego, co nawet pamiętam, to już nawet było po zakończeniu II wojny światowej, to jest 47-48 rok. Każde zagadnienie, które on podnosił, ma swój początek i swój kontekst cywilizacji. Tu już definicja cywilizacji była powielokroć przytaczana. Ja może ograniczę się do definicji państwa. Sam profesor był zwolennikiem definicji jednozdaniowych i państwo też objął jednym zdaniem. Uznał mianowicie, że jest to zjednoczenie rządzących i rządzonych za pomocą organizacji czynnej stale. To jest administracja. Ta administracja nie zawsze nie od początku mogła się wykształcić. Na przykład tutaj podawał kacyka afrykańskiego, który mając swój własny dwór i małą przestrzeń swojego terytorium, mógł zarządzać niejako przez ludzi, przez swoich współpracowników w tym dworze. To nie była jeszcze administracja. Administracja się pojawia, kiedy mamy do czynienia z dość dużym terytorium, kiedy nie można swoimi współpracownikami, w cudzysłowie dworskimi, zarządzać tym terytorium. No, trzeba w poszczególnych ośrodkach ustanowić swoich przedstawicieli. I tu już mamy zawiązek administracji. Pan Ryczny mówi, odwołując się do Polski, do historii Polski, o trosce o ogrody i ich obsługiwanie. Tu się pojawia państwo. Tym samym on dowodzi, państwo jest starsze od społeczeństwa, albowiem nawet najbardziej prymitywne zrzeszenia ludzkie na określonym terytorium mogą wykształcić już administrację, czyli to zarządzanie kilkoma ośrodkami i tym samym już istnieje państwo. Tutaj uzależniał on występowanie tego państwa od gęstości zaludnienia na rzadko zaludnionym obszarze jest dużo łatwiej, jest dużo trudniej o utworzenie systematycznej administracji, kiedy gęstość zaludnienia będzie bardzo słaba, to i administracja długo się nie utrzyma. Równie dobrze, kiedy jest rzadko teren zaludniony, łatwiej wtedy o to, iż popadnie w zależność od najeźdźcy, generalnie popadnie w zależność pod wpływem przemocy. Administracja dla Feliksa Konecznego stanowi wykładnik rozwoju i szczebla państwa. Jest jednocześnie też wykładnikiem stosunku państwa do zrzeszenia ludności, którym zarządza. Tutaj najlepiej, jeśli owa administracja uwzględnia zmiany, które się dzieją w społeczeństwie, i to nie tylko w państwie. Te zmiany dotyczą kształtujących się interesów społeczeństwa, jak i poglądów, czyli mamy do czynienia ze zmianami w sferze niejako, byśmy powiedzieli, fizycznej czy ekonomicznej i w sferze duchowej. Najlepiej, jego zdaniem, jeśli administracja w swoim zarządzaniu uwzględnia tę dynamikę, która się dzieje w zrzeszeniu ludzkim. Państwo, opierając się na przymusie, częstokroć tworzy prawo, ale prawo tutaj nie jest, prawo ma jakby dwa źródła. Mamy etykę i mamy władzę. Prawo, tym samym później państwo, może być narzucone lub wyłonione ze zrzeszenia, które na tym terytorium zamieszkuje. Tutaj w odpowiedzi nawet można powiedzieć o tym, skąd się prawo bierze i jakie jest czysto polskie to prawo. To można powiedzieć,
czysto polskie prawo historii było prawem wyłonionym ze społeczeństwa. Natomiast dni polskie jest prawo narzucone. Czy to przez jeszcze w okresie wieży Rzeczpospolitej, czy w okresie już typowo zaborczym, czy w okresie powojennym. Mamy do czynienia z prawem narzuconym. Jest ta dystynkcja między prawem wyłonionym ze społeczeństwa, a prawem narzuconym najczęściej z zewnątrz, chociaż może być i wewnątrz. Tutaj pozwala nam określić, kiedy mamy do czynienia z prawem polskim. Państwa dzieli Feliks Koneczny, jeśli chodzi o źródło ich powstania, właśnie na państwa narzucone i państwa wyłonione. Tak jak mamy źródło prawa. Jeśli chodzi o metodę administracji z kolei, państwa dzieli na mechanizmy i organizmy. Dzieli też dalej na państwa centralistyczne i zdecentralizowane. Też jeszcze jedna podziałka, państwa mechaniczne, państwa biurokratyczne i państwa obywatelskie. Państwa pierwszego typu, czyli państwa mechaniczne, inaczej centralistyczne, częściej występowały i występują w Azji. W Europie pojawiają się w średniowieczu, w X wieku wraz z małżeństwem Ottona I z Teofanią Bizantyjską. I tu mamy transfer pojęć wschodnich do Europy. Dalej następuje znana z historii walka między Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego a papiestwem. Jest tak naprawdę walka między bizantynizmem a cywilizacją łacińską. Dalej przechodzi przez legizm we Francji, tworzy absolutyzm i przez rewolucję francuską tworzy absolutyzm dalej w parlamentaryzmie. Można by w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że co dzisiaj mamy w Europie pod szyldem Unii Europejskiej, to mamy niestety kontynuację tego tworu bizantyńskiego i pojęć na państwowość, które się niesiono jeszcze z czasów średniowiecza. Państwo to zarządzanie swoim potrzebuje centralizmu. Centralizm to, można w skrócie powiedzieć, to jest jednakowe zarządzanie wszelkimi sferami życia społecznego. I to nie tylko jeśli chodzi o sprawy terytorialne, czyli nieuwzględnianie różnic w poszczególnych krajach. To również dotyczy nieuwzględniania odmian struktury społecznej, która wszędzie jest inna. Urządza administrację takie państwo w imię jednostajności. Jednostajność to nie jednolitość, tutaj trzeba było mieć to na względzie. Jednostajność powoduje, że powoduje w odniesieniu do spraw terytorialnych, można zauważyć, nawet i dzisiaj, on to widział już wtedy, ale dzisiaj można zauważyć na statusie gminy zbiorowe. Dzisiaj gmina jest i wtedy, gmina jest umieszczona w pewnym centrum danego obszaru. Powoduje to to, że nie można załatwiać spraw na miejscu, gdzie się mieszka. To nawet w Lublinie można zauważyć, nie załatwia się spraw w swojej dzielnicy, tylko się jedzie na przykład na Leszczyńskiego, żeby tablicę rejestracyjną sobie wyrobić do samochodu. A można by było w ujęciu zależnego załatwiać to na przykład w swojej dzielnicy. W warstwie społecznej, w warstwie ekonomicznej jednostajność powoduje, że przejawia się niejako, można powiedzieć, w dwóch rzeczach. W handlu państwowym, czyli władca tak naprawdę zarządza, podejmuje interesy z wszystkimi innymi, którzy chcą tutaj u nas zarobić. I w drugim aspekcie mieści się upaństwawianie wszelkiej własności, szczególnie produkcyjnej. To jest najprościej rzecz biorąc państwowa fabryka, taka czy inna, państwowa kopalnia i tym podobne. Tutaj